Dzieje Apostolskie, rozdział 8. A Saul zgadzał się na jego zabicie i stało się tego dnia wielkie prześladowanie przeciwko zgromadzeniu w Jerozolimie. I rozproszyli się wszyscy po krainach Judei i Samarii, z wyjątkiem apostołów. A pobożni mężowie pogrzebali Szczepana i bardzo lamentowali nad nim. A Saul tępił zgromadzenie, wchodząc do domów, wywlekając mężczyzn i kobiety, wydawał ich do więzienia. Ci więc, którzy rozproszyli się, rozeszli się, głosząc Ewangelię. A Filip, gdy poszedł do miasta Samarii, głosił im Chrystusa. A lud jednomyślnie lgnął do tego, co mówił Filip, słysząc i widząc cuda, które czynił. Bo duchy nieczyste wychodziły z wielu, którzy je mieli, wołając wielkim głosem, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. I nastała w tym mieście wielka radość. A był pewien mąż o imieniu Szymon, który przedtem w tym mieście zajmował się magią i wprawiał w zdumienie lud Samarii, mówiąc o sobie, że jest kimś wielkim. Do którego lgnęli wszyscy, od najmniejszego aż do największego, mówiąc: ten jest ową wielką mocą Bożą. A lgnęli do niego dlatego, bo od dłuższego czasu wprawiał ich w zdumienie swoją magią. A gdy uwierzyli Filipowi, głoszącemu Ewangelię o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić mężczyźni i kobiety. Także sam Szymon uwierzył i dał się ochrzcić, a trzymając się Filipa, widział znaki i wielkie cuda, które się działy, zdumiewał się. A apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, gdy usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, posłali do nich Piotra i Jana, którzy, gdy tam przyszli, modlili się za nimi, aby przyjęli Ducha Świętego, bo jeszcze nie zstąpił na żadnego z nich, ale byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni brali Ducha Świętego. A Szymon, widząc, że przez wkładanie rąk apostołów jest dawany Duch Święty, przyniósł im pieniądze, mówiąc: dajcie i mnie tę władzę, aby ten, na kogo włożę ręce, wziął Ducha Świętego. Ale Piotr mu powiedział: srebro twoje niech będzie z tobą ku zgubie, gdyż sądziłeś, że dar Boży może być nabyty za pieniądze. Nie ma dla ciebie cząstki ani dziedzictwa w tym słowie, bo serce twoje nie jest szczere przed obliczem Boga. Dlatego upamiętaj się ze swojej złości i proś Boga, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł twojego serca, bo widzę, że jesteś gorzki i żółci i w więzach nieprawości. Wtedy odpowiedział Szymon: módlcie się za mną do Pana, aby nie przyszło na mnie nic z tego, co powiedzieliście. A oni, gdy dali świadectwo i opowiedzieli słowo Pana, wrócili do Jerozolimy, także w wielu miasteczkach Samarytan głosili Ewangelię. A anioł Pana powiedział do Filipa, mówiąc: wstań i idź ku południowi na drogę, która z Jerozolimy biegnie ku Gazie. Jest to droga pustynna. A on wstał, poszedł, a oto mąż Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej Etiopii Kandake, który był nad całym jej skarbem, przyjechał do Jerozolimy, aby oddać cześć. A gdy wracał, siedząc na swoim wozie, odczytywał proroka Izajasza. I powiedział duch Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał go odczytującego proroka Izajasza. I powiedział: czy rozumiesz, co czytasz? A on powiedział: jak mogę, jeśli mi nikt nie wyłoży?
i prosił Filipa, aby wszedł i z nim usiadł. A miejsce pisma, które odczytywał, było te. Jak owca na zabicie dał się prowadzić i milczał jak baranek przed tym, który go strzyże, tak on nie otwiera swoich ust. W jego poniżeniu pozbawiono go sądu, a kto powie o jego rodzie, bo zabrane z ziemi było jego życie. A eunuch odpowiadając Filipowi powiedział, proszę cię, o kim to mówi prorok, o sobie samym czy o kimś innym? A Filip otworzył swoje usta i zaczął od tego pisma głosić mu dobrą nowinę o Jezusie. A gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę i powiedział eunuch, oto woda, co stoi na przeszkodzie, abym nie został ochrzczony. A Filip powiedział, jeśli wierzysz z całego serca, wolno ci. A on odpowiadając powiedział, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. I kazał, aby zatrzymano wóz i weszli obydwaj do wody, Filip i eunuch, i ochrzcił go. A gdy wyszli z wody, porwał Filipa Duch Pański i eunuch nie widział go więcej i jechał więc swoją drogą radując się. A Filip znalazł się w Azocie i przechodząc przez wszystkie miasta, opowiadał Ewangelię, aż przyszedł do Cezarei. Jerozolima nie mogła już otrzymać sankcji Bożej, ponieważ w pełni zadeklarowała swój grzech i na pewien czas musiała zostać usunięta z Bożych oczu. Dlatego uczniowie są rozproszeni z Jerozolimy, a porządek żydowski jest zakłócony. Rozdział 8 podaje nam czyny tego, który nie był wysłany ani z Jerozolimy, ani w ogóle przez apostołów. Filip wyrusza i najpierw głosi Chrystusa w Samarii, a następnie zostaje posłany przez Ducha Świętego do Gazy, która jest pustynią, aby przyprowadzić do owczarni zagubioną owcę, która nadal tam błądziła, ale była znana Bogu przed założeniem świata. Zaraz potem jednak zostaje zaniesiony przez Ducha do Azotu, miejsca obok pustyni, gdzie można było znaleźć mężczyzn i kobiety, aby tam i we wszystkich innych miejscach głosić łaskę, która mówi, kto chce, niechaj zaczerpnie wody życia. W ten sposób przez jego misję do Gazy, a następnie przez jego uniesienie do Azotu, służba Filipa jest uczyniona, aby oznaczała suwerenność i powszechność tej łaski, którą Pan miał ogłosić. I to jest właśnie widoczne w rozdziale 8, pierwsze wielkie prześladowanie, opisane w wersetach od 1 do 3. Przepowiadanie rozproszonych do rozproszonych wierzących Filip w Samarii, wersety 4 do 6. Wydarzenia w Samarii od 9 do 24, Ewangelia w wielu wioskach Samarii, werset 25, Filip i eunuch, wersety 26-40. Ostateczne świadectwo dla władców ludu zostało dane. Zostało ono odrzucone, a napełniony Duchem Świętym posłaniec zabity. Ostatnia oferta została więc całkowicie odrzucona. Ewangelia ma być teraz posłana do pogan. Ósmy rozdział zawiera zapis, w jaki sposób Samaria usłyszała Ewangelię. Saul, młody faryzeusz, zgodził się na śmierć Szczepana. Później nawiązuje do tej sceny, która musiała być dla niego nie do wymazania z pamięci. Dzieje apostolskie 22:20. Gdy przelano krew Szczepana, stałem obok i trzymałem szaty tych, którzy go zabili. W odniesieniu do Saula Pan powiedział do Ananiasza, pokażę mu, jak wiele rzeczy musi cierpieć dla imienia mego. Dzieje apostolskie 9:16. Co było uczynione Szczepanowi, było uczynione Saulowi. Żydzi i Saul z nimi, jak wierzymy, spierali się i stawiali opór Szczepanowi w synagodze. Żydzi spierali się z Pawłem, opierali mu się i odrzucili jego świadectwo.
Szczepan został oskarżony o bluźnierstwo, tak samo jak Paweł, Dzieje Apostolskie 19:37. Szczepan został oskarżony o mówienie przeciwko Mojżeszowi przeciwko miejscu świętemu i zwyczajom, tak jak Paweł, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich 21:28, Dzieje Apostolskie 24:6, Dzieje Apostolskie 25:8 i Dzieje Apostolskie 28:17. Rzucili się na Szczepana w jednym porozumieniu i pojmali go. To samo stało się z Pawłem, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich 19, rozdział 29. Szczepan został wywleczony z miasta. To samo spotkało Pawła, o czym czytamy w Dziejach 14-19. Szczepan był sądzony przez Sanhedryn. Tak samo Paweł stanął przed Sanhedrynem. Szczepan został ukamienowany i Paweł został ukamienowany w Listrze. Szczepan poniósł śmierć męczeńską, tak samo Paweł w Rzymie. A jednak ze wszystkimi cierpieniami, które Paweł musiał przejść, cieszył się. Jego oczy spoczywały stale na tym chwalebnym jedynym, którego Szczepan, napełniony Duchem Świętym, widział chwale. Później słyszymy go wołającego z więzienia w Rzymie, abym go poznał i moc zmartwychwstania jego i społeczność cierpień jego, będąc upodobniony do śmierci jego. Filipian 3, rozdział 10, werset. I to właśnie widzimy, że pierwsze wielkie prześladowanie wybuchło wtedy przeciwko Kościołowi w Jerozolimie. Saul był najwyraźniej ich przywódcą. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich 26:10-11, pierwszym liście do Koryntian 15:9 i liście do Galacjan 1:13. Ale krew męczenników jest nasieniem Kościoła. Bóg dozwolił na te prześladowania, aby Jego słowo mogło być teraz rozproszone za granicą przez cierpiących świętych. Filip, grecki Żyd, jeden z siedmiu wybranych, a nie apostoł, został potężnie wykorzystany do głoszenia Ewangelii w Samarii. Pierwszy ruch misyjny mający na celu rozszerzenie Ewangelii nie został więc dokonany pod kierownictwem apostolskim, ani na mocy dekretu Rady Apostolskiej, ale przez samego Pana. On zaprowadził Filipa do Samarii, gdzie sam był aż do samego miasta Samarii, Sychar, o czym czytamy Jana 4. Wielkie rezultaty nastąpiły po głoszeniu Ewangelii. Miały miejsce cuda, duchy nieczyste zostały wypędzone, wielu chorych zostało porażonych i chorych zostało uzdrowionych, a chromi także uzdrowieni. Także w mieście zapanowała wielka radość. Szymon, czarnoksiężnik, był złowrogim narzędziem szatana. On oczarował ludzi z Samarii, twierdząc, że jest jakimś wielkim. Godzina wyzwolenia nadeszła dla Samarytan, gdy Filip głosił słowo dotyczące Królestwa Bożego i imienia Jezusa Chrystusa. Znaki i wielkie cuda nastąpiły, a Samarytanie uwierzyli i zostali ochrzczeni. Cuda były czynione, aby pokazać moc Bożą, aby zaświadczyć o głoszeniu Ewangelii przez Filipa i aby zdemaskować fałszywe moce Szymona. A on, podobnie jak czarownicy egipscy, musiał przyznać, że była to moc Boża. Zdumiewał się, gdy widział wielkie cuda. Ale co więcej, on również uwierzył, został ochrzczony, a potem kontynuował z Filipem. Ale jego wiara nie była przez Słowo Boże, tylko Słowo Boże może wzbudzić wiarę w człowieku, ponieważ wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez Słowa Bożego. Szymon był urzeczony cudami, które widział. Filip został przez niego oszukany, ale nie Piotr, który odkrył jego niegodziwość.
To, że Duch Święty nie był dany Samarytanom i że został on przez nich przyjęty po tym, jak Piotr i Jan przybyli z Jerozolimy i włożyli na nich ręce, zastanawiało wielu gorliwych studentów Słowa Bożego. Doprowadziło to również do błędnych nauk, jakoby Duch Święty musiał być otrzymany w szczególny sposób po nawróceniu. Wierzący Samarytanie musieli być utożsamiani z tymi w Jerozolimie, tym bardziej, że między Samarią a Jerozolimą istniał rozłam. Samaria była przeciwniczką zarówno miasta Jerozolimy, jak i świątyni. Trzeba było położyć temu koniec i nie można było tego dłużej tolerować. Dlatego zostało zarządzone przez Boga, że dar Ducha Świętego w ich przypadku powinien być wstrzymany do czasu przybycia dwóch apostołów z Jerozolimy. To oznaczało uznanie Jerozolimy. Gdyby Duch Święty został im udzielony od razu, mogłoby to spowodować kontynuację istniejącej rywalizacji. A Piotr jest na pierwszym planie i używa kluczy Królestwa Niebiańskiego tutaj, z Samarytanami, jak on zrobił w dniu Pięćdziesiątnicy z Żydami, a później z poganami. Nigdzie w listach kościelnych, w których ujawnione są wielkie prawdy o zbawieniu i błogosławieństwach w Jezusie Chrystusie, nie ma ani słowa o otrzymaniu Ducha Świętego przez nałożenie rąk, lub że ten, kto zaufał Chrystusowi i narodził się na nowo, powinien szukać daru Ducha Świętego później. Nawrócenie eunucha jest pełną błogosławieństw lekcją. Filip był posłuszny wezwaniu Pana, a eunuch wybitny Etiopczyk, skarbnik królowej Kandaki, który powrócił z Jerozolimy, niezadowolony poszukiwacz, uwierzył w Pana Jezusa i poszedł swoją drogę, radując się. Oczywiście werset 37 jest interpolacją i powinien być pominięty. Filip został schwytany i znalazł się około 20 mil na północ od Gazy w Azocie. Stamtąd rozpoczął na nowo głoszenie Ewangelii. W wielu miastach głos jego był słyszany. Te miasta na wybrzeżu były zamieszkane przez wielu pogan i obejmowały większe miejscowości takie jak Jamnia, Lydda, Joppa, Antypatris. Dzień Chrystusa uczyni znane prace, a także nagrodę tego wielkiego ewangelistę. Uczyni znaną pracę, także nagrodę tego wielkiego ewangelisty. Następnie Filip przybył do Cezarei. Ale czy on zatrzyma się na tym? Tego nie wiemy. 20 lat później znajdujemy go tam. A Paweł był wtedy jego gościem. I to jest ważne, żebyśmy zauważyli w tym 8 rozdziale dziejów, jak dzika bestia smakująca krew, Żydzi byli tym bardziej rozpaleni męczeństwem Szczepana, aby bardzo prześladować Kościół Boży w Jerozolimie. Z tego powodu wierzący zostali rozproszeni po Judei i Samarii, z wyjątkiem apostołów. Nawet prześladowania w tym czasie nie ćwiczyły ich do odejścia i niesienia Ewangelii gdzie indziej, jak Pan im nakazał. I tam, gdzie oni zawiedli, Pan miał innych do wykonania pracy. Czytamy o tym w Marka 16, rozdział 15, werset. Pobożni ludzie pochowali Szczepana z wielkim lamentem. Może nie byli chrześcijanami, ale przynajmniej byli bogobojni i honorowi. W przeciwieństwie do nich Saul wyróżniał się w jego gorliwym prześladowaniu wierzących, siłą wchodząc do domów, aby wziąć ich do niewoli. To jednak nie powstrzymało głoszenia słowa przez tych, którzy zostali rozproszeni z Jerozolimy. Filip, jeden z siedmiu wybranych na diakonów w rozdziale 6, werset 5, również nie dał się zastraszyć, lecz udał się do Samarii, gdzie głosił Chrystusa. Chociaż apostołowie byli powolni, Filip okazał tę samą łaskawość, co jego mistrz, o czym czytamy w Ewangelii Jana 4, rozdział. Nie gardząc Samarytanami, jak to było powszechne wśród Żydów, o czym czytamy w Jana 8,48. Energia wiary tego człowieka jest piękna, gdyż najwyraźniej działał on sam, nie czekając na synów ludzkich.
W jaki sposób przyciągnął zainteresowanie ludzi, nie jest nam powiedziane. Poza tym, że głosił im Chrystusa. Możemy pamiętać, że sam Chrystus wzbudził duże zainteresowanie w Samarii, o czym czytamy w Ewangelii Jana 4, rozdział 39-42. Teraz, gdy ten sam Pan był głoszony, Bóg przygotował serca do odpowiedzi na to błogosławione poselstwo. Jego głoszeniu towarzyszyło również Boże świadectwo w postaci cudów, wypędzania demonów i uzdrawiania chorych. Zauważmy, że to nie Filip prowadził spotkanie uzdrawiające, ale najpierw podkreślone jest jego głoszenie, a potem zostały dodane cuda. Ciekawe znaczenie ma fakt, że kiedy Piotr udał się później do pogan, nie ma żadnej wzmianki o uzdrowieniach i to jest też widoczne, że Samarytanie, choć byli rasą mieszaną, twierdzili, że są Żydami, ponieważ nie było wśród nich wątpliwości co do żydowskiej krwi. Żydzi żądają znaku, a Grecy, poganie, żądają mądrości. Tak jak mówi o tym 1 Koryntian 1 rozdział 22 werset. Ponieważ Żydzi z Jerozolimy nie mieli do czynienia z Samarytanami, o czym mówi Jana 4 rozdział 9 werset, nie byli obecni, aby sprzeciwić się głoszeniu Chrystusa lub utrudnić wielką radość miasta. Nawet wtedy, gdy był tam Chrystus, nie odnotowano żadnych cudów. Teraz w mocy Ducha Bożego Filip dokonał wielu cudów, wypędzając wiele demonów i uzdrawiając wielu chorych. Takie uderzające cuda, jak to, imponują czarownikowi imieniem Szymon, który wcześniej bardzo wpłynął na mieszkańców Samarii przez jego szatańskie czary, twierdząc, że jest wielkim człowiekiem sam i prowadząc lud, czy małych, czy wysokich, aby uznawali go za wielką moc Bożą. Trwało to przez jakiś czas, może długi czas, lecz wyższa moc Boża w kazaniach Filipa i cudach działała w taki sposób, że wywoływała wiarę u wielkiej liczby ludzi i byli oni ochrzczeni zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Dowody były przekonywujące. Jeśli chodzi o Szymona, on również uwierzył i został ochrzczony, ale jak pokazuje dalsza historia, była to tylko powierzchowna wiara. Na początku kontynuował on współpracę z Filipem, ale dziwił się cudom i znakom. Dlaczego miałby się zastanawiać, skoro miał wiarę w to, że Jezus był rzeczywiście Synem Bożym i rzeczywiście powstał z martwych? Czy takie cuda nie były dla niego wystarczająco oczywiste i proste? To jego dziwienie się jest dowodem, że był niewierzący. Widzieliśmy w Jerozolimie, że Żydom obiecano, że po pokucie i chrzcie otrzymają Ducha Bożego. To było w Dziejach Apostolskich 2 rozdział 38 werset. Jednak tutaj byli Samarytanie, którzy pokutowali i zostali ochrzczeni, ale nie otrzymali Ducha. To był powód, dla którego apostołowie Piotr i Jan zeszli na dół, gdy usłyszeli wieści o Bożej pracy w Samarii. Dopiero gdy się za nich pomodlili i włożyli na nich ręce. Uczniowie samarytańscy otrzymali Ducha Świętego. To zabezpieczało przed jakąkolwiek możliwością, że Samarytanie mogliby uważać swoje błogosławieństwo za niezależne od tego, które otrzymała Jerozolima. Zobaczymy później, że tylko przy dwóch innych okazjach Duch Święty był przyjmowany z publicznymi znakami i to tylko w obecności przynajmniej jednego apostoła. To widać w Dziejach Apostolskich 10 rozdział 44 do 46 wersetu. Oraz widać to w Dziejach Apostolskich 19 od 1 do 7. W ten sposób dzieło było w pełni połączone. Kościół Boży był jeden. Nałożenie rąk mówi po prostu o identyfikacji z tymi uczniami. Jeżeli Bóg mógł publicznie przyjąć Żydów w Jerozolimie, mógł również łaskawie przyjąć Samarytan.
Pomimo tego, że przyjęli oni centrum sprzeczne z centrum Bożym, świątynię w Jerozolimie, Bóg nie działa już w oparciu o prawo, ale o łaskę. I to jest część rozważań dotyczących 8 rozdziału Dziejów Apostolskich. Druga część będzie kontynuowana. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.